Płyną, jest, zaczynaj. Nie, nie, nie. Tak, zaczynaj. Za daleko są, chwilę, zaraz przypłyną. One robią kółko i przypłyną tutaj. Are you ready? Dzień dobry, to jest tak piękne, że się normalnie w głowie nie mieści. W dzisiejszym odcinku poznacie 97 przeuroczych pingwinków przylądkowych, które niestety zagrożone są wyginięciem przez technologię. Ale także nauczymy was spawać, i to na odległość. W szczególnym atelier. I na koniec zobaczycie najpiękniejszy budynek świata, który znajduje się we Wrocławiu, bo cały ten odcinek jest w Wrocławiu. Pokażemy, jak Polska jest piękna. Bo jest. Bonjour, proszę Państwa. Dzisiejszy odcinek to będzie kultura, elegancja, Francja, bon ton, bougue, bibougue. Maciej obiecał mi, że zabierze mnie do atelier. Tylko nie dodałem, że to będzie atelier spawalnicze. Atelier spawalnicze to rzeczywiście pięknie brzmi, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne miejsce, które jest punktem rekrutacyjnym. To tutaj, do Wrocławia, przyjeżdżają spawacze z całej Europy, żeby potwierdzić swoje umiejętności. A jak się już uda je potwierdzić, to stąd wysyłani są do pracy na całym świecie. Czy do USA, czy do Niemiec, gdzie zarobić mogą nawet 2,5 tysiąca euro miesięcznie. I teraz tak, dla zwykłego śmiertelnika to są po prostu dwa zespawane ze sobą kawałki metalu. Ale tak naprawdę od jakości tego spawu zależeć może życie setek, a nawet tysięcy ludzi. Jeżeli myślimy o zawodach, w których liczy się precyzja, to najczęściej myślimy o chirurgach. Ale takimi chirurgami w sektorze infrastruktury, mówiąc szeroko, w sektorze przemysłu, są właśnie spawacze. Dźwigi, bezpieczeństwo nie tylko tego, które znajduje się na górze, ale również nas wszystkich na dole, zależy od tego, jak dokładnie zostaną zespawane. Pociągi, podwozie pociągów, rurociągi, którymi potrafi płynąć gaz, ropa. Bezpieczeństwo zależy od tego, jak dokładnie znów zostaną zespawane statki, którymi pływamy, a jeżeli my nie pływamy, to pływają towary, które kupujemy. Znów bezpieczeństwo zależy od jakości tego, jak zostaną zespawane, czyli tak naprawdę od pracy spawaczy. I teraz dlaczego dzisiaj będziemy o tym wam mówić? Ano dlatego, że dzięki polskiej myśli technicznej nie trzeba już będzie sprowadzać spawaczy tutaj, na miejsce do Wrocławia, do tego atelier, żeby sprawdzać, jak potrafią zrobić swoją robotę, ale będzie to można zrobić dosłownie w każdym miejscu na Ziemi, dzięki internetowi i technologii VR. Absolutna digitalizacja. To jest, moi drodzy, magia internetu, a właściwie do naszego montażysty Macieja Gralca. Pół sekundy przenieśliśmy się do wirtualnego centrum spawalniczego. Julia pochodzi z Chmielnickiego, z Ukrainy, ale równie dobrze mogłaby być z Wietnamu, z Burkina Faso, z Niemiec, nie ma to żadnego znaczenia. Wszędzie, wirtualnie, nauczylibyśmy ją spawać. Ale więcej o tym Radek, twórca tej technologii i inwestor. Dzień dobry. Dzień dobry. O co w tym wszystkim chodzi? Po prostu zastępujemy to, co widzieliśmy. Atelier, blachy, gazy, metale. Możemy to zrobić w dowolnym miejscu z małym laptopem gamingowym, ekranem i plastikowym uchwytem spawalniczym, który nam symuluje pistolet. Czyli wszystko to, co musicie zrobić, to wysłać za granicę, właśnie w te wszystkie zakątki świata, o których przed chwilą mówiłem, wirtualne gogle, ten pistolet i co, i tyle? I łączymy się przez internet? Wszystko, tak, łączymy się z naszą platformą. Aha. I możemy przystąpić do nauki spawania. Skracamy proces nauki kilkukrotnie. Eliminujemy potrzebę miejsca, potrzebę materiałów, a nawet potrzebę instruktora. Ale czy myślisz, że przez to faktycznie da się nauczyć spawać? Bo sprawdzić umiejętności to jest jedno, tak? Ale drugie, no to jest przecież bardzo poważny zawód. Ależ oczywiście, spawanie, tak jak w przypadku chirurga, polega na wytrenowaniu precyzyjnej, stabilnej dłoni. Chodzi o ergonomię ruchu. I to dokładnie stworzyliśmy w naszej platformie. Julia w tej chwili jest kompletnie poza nami, jest w hali. Jest w hali przemysłowej i uczy się spawania podstawowej próbki, tak zwanego spawania pachwinowego. Jakie są tego korzyści? Przede wszystkim oszczędzamy czas, energię. Jest to bezpieczne, bezpieczne pod względem ciepła, sanitarne. I przede wszystkim możemy szkolić ludzi w dowolnym miejscu na świecie. Tu iskry są tylko i wyłącznie wirtualne. Ciepło też jest wirtualne. No i ekologia. I ekologia, tak? Nie ma gazu. Przed chwilą widzieliśmy wirtualną rzeczywistość, która w sposób perfekcyjny będzie szkoliła spawaczy.
Co za tą technologią stoi? Za tą technologią stoi unikatowy algorytm, jedyny na całym świecie. Jesteśmy tego pewni, gdyż opracowaliśmy go tutaj we Wrocławiu. Większość z tego algorytmu powstawała przy tym biurku. Algorytm tak naprawdę 60 razy w ciągu sekundy odczytuje konkretne dane z wirtualnej rzeczywistości. Jeden odczyt jest to blisko 80 danych numerycznych, które następnie przetwarzamy na wizualizację spoiny. Czy w przyszłości Wasza technologia będzie mogła służyć nie tylko szkoleniu spawaczy, ale również zdalnie spawać? Będzie pomagała zdalnie spawać? Tak naprawdę my już potrafimy odczytywać dokładną pozycję uchwytu spawalniczego w przestrzeni. Tak, jedyne co pozostaje to możliwość przesłania tych informacji w czasie rzeczywistym do stanowiska zrobotyzowanego. Czyli dzisiaj Wasza wirtualna rzeczywistość biegnie, teraz robotyzacja musi biec razem z nią. No tak dokładnie jest. My się rozwijamy bardzo szybko, jesteśmy dynamiczni. 4 lata temu byliśmy na początku naszej drogi, dziś mamy konkretne narzędzie, które może przynieść realne korzyści nie tylko przedsiębiorstwom, ale i po prostu ludziom. Trzymam kciuki i wszystko co mogę tylko, żeby tak było. Mam marzenie. Chciałbym sobie coś wyspawać, a może ja dobry jestem, tylko o tym nie wiem. Tego wszystkiego dowiemy się, jak spróbujesz. Dobra, uwaga. Mój pierwszy raz ze spawalnictwem. Poproszę maszynę. Jak to się nazywa? Co to jest? To jest uchwyt spawalniczy. Uchwyt spawalniczy. Dobra. W co mam wejść teraz? A, tu już przede mną wszystko jest. Wszystko jest przed tobą, jest gotowe. Jest tu, to jest kawałek metalu wirtualny, tak? Tak, dokładnie. Masz prawdziwy stół spawalniczy, dobra. Próbkę według norm. Dobra, pozycja jest dobra. Sportowa na lekko atletę. Nie no wiesz, próbuję się tutaj tak zaprzeć nogami, żeby mieć stabilność. Jadę. Jedź. Staram się trzymać jednostajną prędkość. Tak, dokładnie. I żeby mi to nie szło góra-dół. Praca spawacza polega na obserwowaniu i wprowadzaniu korekt. Tak naprawdę to ty kontrolujesz, co tam się dzieje. Znaczy powiem ci, że czuję też na sobie bardzo dużą odpowiedzialność. Gdyby to był samolot na przykład, albo statek. Pyk. Dobra, mamy. Mój pierwszy w życiu spaw. Ziodro. A, sorry. Ja myślałem, że ja go tu spotkam. Dobra, okej. Okay. I teraz skąd mam wiedzieć, że to mi wyszło dobrze, słabo albo w ogóle do bani? Łapiesz się w zielonym polu w większości, więc poszło bardzo dobrze. Co ty opowiadasz? To był mój pierwszy spaw w życiu. Rozumiem, że jakby było tutaj do góry na żółto, to już by było źle i na dole też by było źle. Tak. Ale mam prawie całość w zielonym. Widocznie obserwacja Julki bardzo ci pomogła. Zdecydowanie patrzyłem na Julkę bardzo intensywnie. Znaczy na jej pracę. Powiem ci, że to jest genialne to, co zrobiliście. Ile lat nad tym pracowaliście? 4 lata. I powiem ci, że to było warte każdego dnia pracy przy tym biurku. I każdej nieprzespanej nocy. Co lubią pingwiny? Pingwiny lubią się bawić błyszczącymi bądź właśnie żółtymi rzeczami. Właśnie widzimy, tak? Żółty to jest ewidentnie ich ulubiony kolor. Aha, wiedziałem w co się ubrać. Tak, zgadza się. I przystosowują się do tego, że my się nimi zajmujemy. Proszę bardzo, śledzika dla pana. Ale tak widzę, że śledzik to tak nie podchodzi do końca. To szprot też potem zawsze wchodzi. Aha, czyli szprotka zawsze wejdzie, tak? Czyli szprotka jak pizza, tak, proszę bardzo. Szprotka, a śledź w takim razie tak sushi, nie każdemu podejdzie. Uwaga, domowe przedszkole, proszę bardzo. Halo, smacznego. Ale już tak mu wciskam, już tak. Tak, one już są przejedzone. Już zblazowany jest, proszę bardzo. Chyba, że on woli śledzia. O, jest, o, smacznego. Ale one są trochę tak jak ludzie, co? Jedne lubią śledzia, inne makrelkę albo inną tam szprotkę. Jedne są bardziej złośliwe, o to jak Maciej, drugie mniej, to tak jak ja. Urocze są. Na to, pewno. To też tak ale jak ja. Ale tak naprawdę to są dokładnie tak urocze, jak w tych wszystkich kreskówkach, jak w pingwinach z Madagaskaru. A teraz wyobraźcie sobie, że niestety ich prawdziwe życie nie jest tak kolorowe jak kolorowanki dziecięce, czy właśnie kreskówki Walta Disneya, bo w przeciągu ostatnich 100 lat wyginęło, uwaga, 98% populacji pingwinków przylądkowych. Już niedługo będzie je można zobaczyć tylko i wyłącznie w ogrodach zoologicznych, takich jak to we Wrocławiu, które walczy o podtrzymanie i przetrwanie tego gatunku. Przez niezrównoważony rozwój nowych technologii zanieczyszczamy oceany i właśnie przez to jest coraz mniej ryb. Dokładnie pokarmu tych zwierząt. Rodzice tych małych pingwinów nie mają czym ich karmić, w związku z tym porzucają je na plaży i tak populacja ginie, umiera. Dzisiaj prawie jej już nie ma. Zastanówcie się nad tym, kiedy kolejny raz będziecie oglądać wesoły film z pingwinami,
ich życie niestety nie jest różowe, ale możemy im pomóc, prawda? Możemy wspierać takie fundacje jak nasza, czyli Fundacja Dodo, która pomaga tym zwierzętom tam na miejscu w Afryce. No to dbajmy o to, żeby jak najdłużej te piękne stworzenia mogły cieszyć nie tylko nasze oczy, ale przede wszystkim ekosystem w naturze. A naszą wrocławską przygodę kończymy przed jednym z 15 najpiękniejszych budynków świata 2021 i uwaga, przed najpiękniejszym biurowcem świata 2021. Czasami jest takie, jak gdzieś jesteśmy, to mówimy wow, to tutaj mówię 100 razy wow. Absolutnie perfekcyjne połączenie innowacji z tradycją. 19-wieczna kamienica, która od dobrych 10 lat była pustostanem, teraz przeszła nieprawdopodobną wręcz rewolucję i zapraszamy Was do środka, bo we Wrocławiu pada. Chodźcie. Concordia Design na Wyspie Słodowej otrzymała nagrodę Arc Daily Building of the Year 2021. To jest nagroda przyznawana przez międzynarodowy portal architektoniczny Arc Daily, który ma miliony fanów w mediach społecznościowych, który ma miliony wizyt, a to jest portal, który jednoczy fanów architektury i architektów oczywiście też z całego świata. I myśmy wygrali konkurs, który jest ogłaszany rokrocznie od 2009 roku właśnie w kategorii biura. Było tak, 4,5 tysiąca projektów, schodzimy do 75 finałowych i do 15 absolutnie najlepszych i wśród nich projekt wrocławski, projekt polski, najlepszy biurowiec na świecie. Z jednej strony to oczywiście biura, to są małe biura głównie dla młodych firm technologicznych i startupów, ale to także centrum konferencyjne i przestrzenie pod wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym i fantastyczna przestrzeń gastronomiczna. Oczywiście z racji pandemii ona w tym momencie jest zamknięta, natomiast mamy nadzieję, że jeżeli tylko obostrzenia się skończą, uruchomimy restaurację, która jest na parterze i to, co jest na pewno wyjątkowe, to jest fantastyczny taras na dachu, ponad 550 metrów kwadratowych, piękna, największa w Polsce zielona ściana. I to jest przestrzeń, która jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, turystów, chętnych odwiedzić i zobaczyć fantastyczną panoramę na Wrocław. Widzimy jeden z największych murali wewnętrznych w Polsce, namalowany przez Alicję Białą, która jest studentką The Royal College of Art w Londynie. To jest 500 metrów sufitów tu się do pomalowania. To się maluje jak freski. Alicja tu mieszkała przez pół roku i namalowała to, czyli historię, która jest połączeniem dawnych fotografii z Wrocławia z historią wyobrażoną, którą miała w głowie. A tam jest Święta Klara, czyli najważniejsza święta dla tego miejsca we Wrocławiu, bo tutaj na Wyspie Słodowej kiedyś były młyny Świętej Klary. Tu jest kolorowo, tu jest magicznie. Tutaj naprawdę chcę się przebywać. Słuchaj, sprawa jest, siedzę na montażu i troszkę zapomnieliśmy nagrać zakończenie odcinka z Wrocławia. My to nagrywaliśmy przy budynku, to nie jest zakończenie, prawda? Właśnie, mój drogi, w związku z tym, w tym momencie, pożegnaj się ładnie z państwem. Teraz? No teraz, jedziesz. Zapomnieliśmy nakręcić koniec odcinka, mówię się nie tak, mieć, to już powiedziałem. Więc nagrywamy w najbardziej youtuberską formę, jaką do tej pory mieliśmy. Teraz to jest błoto. To już teraz... Skrybujcie, oglądajcie nas. Tak, to było twoje zakończenie? Tak. Cieszę się, że mogliśmy załatać ten błąd naszej indolencji umysłowej. A ja tam jeszcze kogoś widzę. Halo, halo. Kasiu, pomachaj ładnie państwu. Tym milionom, które to oglądają. Paluszki, o już. Widzicie? Ma dziewczynę. Jakby ktoś nie wierzył. Pa.